Mamy medaliki, krzyżyki, święte obrazki, różańce, koronki, figurki świętych, świece. Te wszystkie drobne przedmioty, które my, osoby wierzące, wykorzystujemy do praktyk religijnych, ułatwiają nam modlitwę, ułatwiają osiągnięcie skupienia i często stanowią też zewnętrzny wyraz naszej wiary. Mamy to wszystko, ale wiemy, że cała moc nie bierze się z tych różańców, z tych medalików i z tych krzyżyków. Moc ma Bóg, a te przedmioty pomagają nam. Podobnie myśleli Izraelici, mając Arkę Przymierza, czyli ten widzialny znak niewidzialnego Boga, więcej tej niewidzialnej łaski Bożej, i myśleli sobie, skoro mamy Arkę Przymierza, to wszystko będzie dobrze, że sama obecność tej Arki, samo posiadanie tej Arki sprawi, że czują się bezpiecznie. I kiedy napadają na nich Filistyni, i wprost mówią, sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza, Arkę z Shilo, aby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. I sprowadzają Arkę. Filistyni, kiedy słyszą tą radość i kiedy słyszą o tym, że Izraelici sprowadzili Arkę Przymierza, są przerażeni, bo znają historię z Egiptu, wiedzą, jak potężny i mocny jest izraelski Bóg. A okazuje się, że Izraelici przegrywają tą bitwę i nie tylko przegrywają, ale ginie też wielu Izraelitów i giną dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. Sam Heli, kiedy dowiaduje się o śmierci swoich synów, sam również momentalnie umiera. Nie zadziałała Arka Przymierza? Nie zadziałał Bóg? Nie mógł zadziałać, bo to nie działa automatycznie. Sam przedmiot nie sprawia jakiegoś cudu. To nie jest amulet, to nie jest talizman, to nie jest przedmiot magiczny. Za tym stoi Bóg. A jeśli człowiek nie słucha, jeśli człowiek nie ma kontaktu z Bogiem, to nie będzie działo się nic. A Izraelici ewidentnie nie słuchali. Sam Heli, jego synowie Hofni i Pinchas nie słuchali Boga. Żyli po swojemu, wykonywali pewne rytuały, korzystali z tych dóbr, które przynosili ludzie, ale nie chcieli im przekazywać Ducha Bożego. I kapłani, i lud byli jałowi, byli bez słowa. Wystarczyło im tylko, że mają Arkę i będą się czuli dobrze i bezpiecznie. A okazało się, że tak nie ma. To jest to pierwsze czytanie, które pokazuje nam, gdzie jest prawdziwa moc i gdzie jest prawdziwa siła. I dlatego teraz to posłuszeństwo Słowu Bożemu jest najważniejsze, a nie tylko to, co potem powielokroć będzie wyrażone w Starym Testamencie. Świątynia Pańska, Świątynia Pańska. Czy mamy Świątynię Pańską, czy mamy Arkę Przymierza? Jesteśmy bezpieczni, bo coś mamy. Mieć to mamy w sobie Słowo Boże, otwartość na słuchanie i posłuszeństwo Bogu. Dlatego dzisiaj, kiedy w Ewangelii widzimy człowieka trędowatego, który ewidentnie jest w wielkiej potrzebie, który jest w rozpaczy, ten trąd prowadzi go do śmierci, śmierci wewnętrznej, duchowej, ale też i śmierci tej fizycznej. Upada przed Jezusem na kolana, prosi Go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I Chrystus, zdjęty litością, uwalnia go z tego trądu, oczyszcza go, uzdrawia, ale mówi mu surowo, aby poszedł i pokazał się kapłanowi. Nikomu nic nie mów, tylko idź, pokaż się kapłanowi, złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. I ten człowiek, choć wiemy, że w tej radości i w tej euforii, ale jest nieposłuszny, nie posłuchał Chrystusa. Zaraz zaczął opowiadać, rozgłaszać i co się stało? To, że Jezus nie mógł jawnie wejść do miasta, bo On miał się pokazać kapłanowi po to, żeby kapłan stwierdził jego zdrowie i tą czystość i przez to ten człowiek mógł być wolny, ale Chrystus mógł też wchodzić i nauczać. A jeśli ten człowiek był trędowaty i kapłan nie potwierdził jego oczyszczenia, to każdy, kto się z nim spotkał, czyli Chrystus też, zaciągali nieczystość. Mówiąc dziś byśmy powiedzieli, Jezus wpadł w kwarantannę i powinien być wyizolowany. Zobaczcie, drobne nieposłuszeństwo. Tak łatwo usprawiedliwić dzisiaj tego trędowatego. No bo przecież jest szczęśliwy. Pierwsze, co chce, to ogłaszać całemu światu, że jest zdrowy. Może chce pobiec do swoich bliskich, których nie widział.
Ale to drobne nieposłuszeństwo sprawia, że ogranicza to działalność Chrystusa, ogranicza to, że On dalej idzie, chce uzdrawiać innych i chce głosić Słowo Boże. Bądźmy posłuszni Słowu Bożemu i w tych wielkich rzeczach jak Izraelici, i w tych drobnych jak ten trędowaty. Proste, małe rzeczy, ale one przemieniają nas i nas uzdrawiają i pomagają Chrystusowi działać przez nas tutaj na ziemi i budować Królestwo Boże.